Ciekawe, jak przyjmowała polską artystkę publiczność sowiecka. Gościmy w naszym studio pana Adolfa Bożyńskiego, artystę, który przed wojną współpracował z Ordonówną, a w czasie wojny przez jakiś czas przebywał w Rosji. Panie Adolfie, czy zechciałby pan odpowiedzieć na to pytanie? Publiczność moskiewska entuzjazmowała się występami Ordonówny w Ermitażu, tak samo jak zresztą publiczność warszawska. Ówczesny sowiecki komisarz do spraw kultury powiedział w rozmowie ze mną, że jej występy to objawienie, że czegoś podobnego Moskwa jeszcze nie widziała i nie słyszała. Tak, sztuka Ordonówny to artyzm wyrafinowany, ale uczucia i namiętności są wspólne wszystkim ludziom. W czasie jej artystycznej włóczęgi półanalfabeci oklaskiwali ją tak samo gorąco, jak koneserzy z quiproquo.